Należy zużyte baterie i żarówki należy zbierać selektywnie, a nie wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane? Tak, ponieważ są to odpady problemowe, a takie nie powinny trafiać do czarnego worka. Zastanawiasz się pewnie dlaczego? Już wyjaśniam. Zużyte baterie, które mamy w różnych urządzeniach domowych, a także żarówki, to odpady, które zanieczyszczają środowisko. Według ekologów, jedna mała bateria potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 400 litrów wody. Zużyte baterie mogą spowodować zwarcie, wylać się i są łatwopalne. Najlepiej, aby były zbierane selektywnie, bo w ten sposób chronimy środowisko naturalne i naszą planetę. Dzięki selektywnej zbiórce tych odpadów można odzyskać z nich cenne substancje, np. cynk, miedź, ołów czy mosząc, które można ponownie wykorzystać w przemyśle. Najlepiej, aby zużyte baterie i żarówki zbierać osobno, a następnie wyrzucać do specjalnych pojemników na zużyte baterie, żarówki lub elektroodpady. Takie pojemniki bez problemu można znaleźć w sklepach RTV i AGD, w marketach, a także szkołach i różnych instytucjach publicznych. Zużyte baterie i żarówki można też oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Sam decydujesz, jak Ci łatwiej. Proste? Oczywiście, że tak, bo wiesz, co robić z bateriami i żarówkami, gdy przestaną działać. Bądźmy eko i poprawnie segregujmy odpady.